Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest Marta, Krzysiu i Miki, który jest w trakcie trzeciego śniadania. Jak tam? Smakuje? Dobre. No. No. Co dzisiaj? Dzisiaj jedziemy po nasz samochodzik. Dotarł. Skończyła się jego naprawa. Dzisiaj jedziemy po nasz samochód, odwieziemy samochód z wypożyczalni do wypożyczalni. Pojedziemy większą ilość osób, bo potem wracamy na dwa auta. I kurde, powiem Wam, że jeszcze nigdy nie było sytuacji, że Mikołaj jakby jechał sam ze mną. Zazwyczaj jeździmy wszędzie razem. No i jadą z nami dziewczyny, także robimy sobie z kuzynkami wycieczkę. Z takich newsów, co chcemy Wam powiedzieć, to Mikołaj ma... dwa zęby! Jej! Także dzisiaj mamy... Tak, mamy sukces, dwa ząbki nam wyszły, chyba przez noc. Chociaż ostatnio miał taki kiepski humor i tak myślimy, chociaż to się zdarza co jakiś czas, i tak myślimy, że to mogło być przyczyną, że go to tam męczyło. Natomiast Mikołaj sobie z tym radzi super i tego złego humoru mieliśmy może 3 godziny pod wieczór. No, no nie? Było gdzieś tak. Potem poszedł spać i przespał całą noc bez problemu. Wczoraj było spoko, a dzisiaj rano zobaczyłam zęby. Bo mnie ugryzł. No, Mikuś ma dwa zęby. Brawo! Brawissimo. Tak? Masz dwa zęby? I o, jeszcze jak ktoś jest z nami na bieżąco, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi, a jeżeli nie, to trzeba się wrócić i być na bieżąco. Dotarły mi prawidłowe kostki do zmywarki. Dzisiaj jedziemy odwieźć mamie do pralki, tak, przepraszam, ten kolor. Bo w ogóle była taka historia, że najpierw nie przyszły, potem dzwoniłam, bo miałam zamówić 4 paczki. 2 miały być białe, 2 w kolorze. I wyszło tak, że najpierw nie przyszły kolorowe kapsułki, przyszły tylko i wyłącznie białe w paczce. Dzwoniłam tam, powiedzieli, że bardzo przepraszają, jakieś opóźnienie, tam gdzieś się ta paczka zgubiła, drugi raz ją wysyłali. To trwało chyba z 1,5 tygodnia wszystko, zanim to ogarnęli. Przyszły. Znowu 2 paczki białe, więc miałam 4 paczki białych i żadnych kolorowych. Znowu tam dzwoniłam, że jest pomyłka, że nie o to chodziło. Znowu to trochę trwało, ale tym razem szybciej. No i ostatnio w końcu dotarły właśnie te kolorowe kapsułki. Trochę wcześniej, tylko zapomniałam Wam o tym powiedzieć. No a że nie widzieliśmy się z mamą Krzysia, jedziemy dzisiaj, bo wcześniej nie było po prostu okazji. No to będziemy dowozić i ona też już będzie miała to, co mieć powinna, nie? No, także sytuacja została ogarnięta i tam ktoś mi pisał w ogóle, najśmieszniejsze, żebym napisała do Allegro, że taka sytuacja jest ze sprzedawcą, ale ja to kupowałam od sklepu tego oficjalnego Allegro, jakby. Ale bardzo miły kontakt, cały czas ktoś był telefonicznie, dzwonił do mnie, telefonicznie, jak inaczej, no mógł na Skype'ie, nie? Skype. Ktoś jeszcze używa Skype'a? Jezus, ja nie dawno tego nie używałam. Używałam to lata temu. No, w każdym razie super, wszystko było przeprowadzone, cały czas był kontakt, cały czas mi mówili co i jak, także bez problemu. Ja zawsze mówię, że pomyłki się zdarzają, grunt, żeby je sobie wyjaśniać. Zależy jak to je wyjaśnia, a tutaj było super. Muszę odkurzyć samochód, który mamy wypożyczony. Bo trzeba go oddać czystego oczywiście, musimy jeszcze pojechać na myjnię. Jedziemy jeszcze do sklepu po prezent, jakąś kartę podarunkową myśleliśmy, plus jakieś tam dodatki. Idę po odkurzacz. Ja sobie użyję tego naszego odkurzacza przenośnego, tego co nie trzeba do niego prądu podłączać. Ale użyjemy sobie tego właśnie odkurzacza, tego co można tak zabrać do ręki i on działa... Trzeba go wyczyścić, musisz go... Zdalnie. Tu sobie na razie położę, jeszcze wezmę sobie inne końcówki, bo mi się pewnie przydadzą. Myślę, że coś takiego będzie ok. No więc ja sobie go wyczyszczę i idę odkurzać. Ja ogarniam jedzenie. Wczoraj gotowałam, dzisiaj sobie tylko, wiecie, odgrzejemy. Ja sobie daję to do pojemniczku z IKEA, tak jak zwykle. Tu mam sałatkę zostawiam, wyciągam tylko te dwie części i będę je dawała do podgrzania. Tylko tutaj trochę przesadziłam z ilością, no ale cóż zrobić. Zmieniłam, miało być wszystko w mikrofali, ale jednak
To będzie mi wygodniej podgrzać, będzie szybciej na płycie, a tylko tą kaszę podgrzeję w mikrofali. Przygrzało się, także wrzucamy. Już jedno mam przygotowane. Słuchajcie, będę może trochę leniwa, ale jak już pakuję to w to pudełko, to i tak jemy w pudełku, bo jest mniej mycia. Mikołaj sam praktycznie siedzi. Już. Dzisiaj mamy takie progresy ostatnio. Pokażemy? Wiecznimy to. A teraz wszystko jest interesujące. Tak? No. Jestem taki dzielny. Piesek, tak, piesek. Mikołaj ma niesamowitą miętę do daleniosa. Na Alitę tak nie reaguje, ale jak zobaczy tylko Dalię, to od razu tak, jest piesek? Twój piesek? Twój daleniosek? Robimy głasku daleniosowi, tak? Głasku, dobry piesek. Tak robimy pieskowi, tak? O, już się uruchomiła druga pani. Tak, tak, drugi piesek, dwa pieski. Nie liżemy po buzi. Tak? Mamy te pieski? Tak się bawią te psiusze. Naszykujemy jedzenie, bo Mikołaj zjadł. Mama z tatą też by chcieli zjeść. I będziemy się zbierać. Tak. No, my już jedziemy. Ja siedzę jak dorosła osoba z przodu pierwszy raz od 6-7 miesięcy. Jej! Mikołaj tam jest z kuzynką i potem wracamy zrealizować pozostałe rzeczy. Natomiast musiałam się przywitać z tego miejsca, gdyż w końcu poczułam się jak dorosła. Siedzę z przodu. Siedzę z przodu. No. Teraz powiem ci, że te lusterka na tył mają sens. Tak, mają sens, tylko my mamy taki minus tego naszego samochodu w tym momencie i tych lusterek, o co ja się martwię, że my mamy dach, który jest przeźroczysty. I słońce, które będzie padać w to lusterko, żeby czegoś nie potopiło. No nie wiem. Może ktoś ma takie lusterko i dach panoramiczny. No to napiszcie w komentarzu, czy tak macie. Może macie jakieś lusterko nierefleksyjne, może są takie, wiesz? Może. Żeby nie odbijało promieni słonecznych. To czekamy na informacje od ludzi, którzy mają takie rzeczy. Dojechaliśmy, przepakowujemy teraz samochód z jednego auta do drugiego i wracamy do domu. Ui. Znaczy do domu, jeszcze tylko musimy ogarnąć sprawę oddania samochodu. Także Mikołaj jest taki spórny dość. Ciężki temat mamy, ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Idziemy się wpakować, rozbierzemy go, bo jak jechaliśmy w tą stronę to było ciężko, bo strasznie ciepło mu było. Wiecie, na polu zimno, potem w samochodzie, pomimo tego, że 18 stopni to i tak za ciepło, żeby w tym wszystkim siedzieć w foteliku. Także taka wesoła sytuacja. No, my już dzień kolejny, auto już pod domem. Słuchajcie, jesteśmy tacy zmęczeni, bo wczorajsza trasa to była taka ciężka. Mikołaj tak płakał. Dajcie znać, czy wasze dzieciaki śpią w samochodzie. Bo jestem strasznie ciekawa, bo ja tak zawsze widzę, że mama jedzie na przykład sama gdzieś z dzieckiem, a u nas byłoby to niewykonalne bez Emilki, bo Mikołaj miał taki słaby humor jeszcze przez te może zęby, bo mu wychodzą i taki był marudny, że przez całą trasę śpiewałyśmy z Emilką, Mikołajowi. Na 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 na. Gdyby Krzysiu nie chciał nam uwierzyć, no. Że był wesoły autobus, naprawdę. Mikołaj się dzisiaj obudził chyba o 4:30 rano. Teraz śpi drugi raz, a my jesteśmy z deczka wyrąbani, nie? Jak konie po esternie. O, tak naprawdę tak. Także jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Czy wasze dzieciaki lubią jeździć samochodem, czy to jest po prostu kwestia tego naszego felernego fotelika? Już wczoraj po tej trasie stwierdziliśmy, że no, gdybyśmy chcieli gdzieś jechać na wakacje czy coś samochodem,
to z tym fotelikiem nie ma szans i trzeba będzie wymienić go po prostu na coś innego. I teraz chyba pojedziemy do jakiegoś innego sklepu, a jeżeli ktoś nie wie, co jest sytuacji z fotelikiem, to tutaj wam linkuję film opowieści dziwnej treści i tam opowiedziałam całą tą naszą nieszczęsną sytuację, jak wyglądał zakup fotelika. To jest chyba najgorszy zakup przy dziecku, jakiego żeśmy dokonali. No chodź Alita, chodź, ona tutaj bardzo, bardzo chce. Bardzo, bardzo chce. No chodź. No to... A, jak kopło! Przepraszam, Alitku, ale to nie ja! Ojej, boi się teraz. Jezus. Kopło nas. Lalito, już dobrze? Przepraszam. A, mnie też zabolało. Wypadałoby mi wykorzystać ten czas, jak Mikołaj śpi i coś porobić, ale powiem wam, że chyba wykorzystam ten czas, żeby sama iść spać. Pierwszy raz od 6 miesięcy pójdę spać wtedy, kiedy Mikołaj. Także no, ja się z wami żegnam. Najważniejsze, że samochód już jest w domu. Poprzedni żeśmy oddali. Oddawaliśmy go tam na jakiś tam parking. Jeszcze zanim go oddaliśmy, to musieliśmy go umyć. Także byliśmy na myjni, żeby to wszystko pozałatwiać. Także mówię wam, że chyba 6 godzin w samochodzie byliśmy. Miki musiał być z nami, no bo nie było jak inaczej sobie z tym poradzić. Więc miał chrzest bojowy, my też. Najważniejsza sytuacja, co tam było w samochodzie. Dostaliśmy gwarancję na to, co nam robili. Cała naprawa wyszła 9,5 tysiąca, ale samochód jeździ i to jeździ całkowicie inaczej niż jeździł. Ma o wiele więcej mocy i tak dalej. I powiem wam, że jak wróciliśmy do naszego samochodu, to jednak stwierdzamy, że pomimo tamten z wypożyczalni był nowszy i taki wypasiony i miał różne takie tynty-rynty, jak na przykład śmialiśmy się, bo tamten samochód miał takiego asystenta zmiany pasu. Znaczy wiecie, jak auto zjeżdża z pasu, to on zaczyna sobie tam pikać, no nie? Ale to pika w tak nieznaczny i cichy sposób, że ja mówię, że nie wiem, na co wydawać te pieniądze. W tamtym samochodzie jakoś to tak słabo działało. No ale tęskniliśmy za naszą Kogulindą, także już ją mamy w domu. Lepiej było mimo wszystko wydać to niecałe 10 tysięcy i naprawić ją i mieć sprawdzony samochód, niż jakoś wybierać inną opcję i tak dalej, i tak dalej. Więc mimo wszystko cieszymy się, że to się tak udało zrobić, że trafiliśmy na warsztat, który się tym zajmuje i umiał to naprawić. Także super. I jeszcze jest gwarancja 12 miesięcy na to, co zrobili, bo to tak się, wiecie, to jest taka spora naprawa i też kasowo dość spora, więc jak mi pan powiedział, że normalnie obejmuje to gwarancja 12 miesięcy, no to się ucieszyłam, że wszystko śmiga i są pewni swojej roboty, skoro tą gwarancję dają. No, ja się z wami żegnam. Życzę wam dużo energii i fajnego spania w nocy. I grzecznych dzieci. I tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.